Siemaneczko moi drodzy, witam was na kanale Dandy z tej strony, Dandy1978, tak, ten Dandy od tych serii z VS-kami. Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie, witam wszystkich nowych subskryberów na moim kanale, mam nadzieję, że znajdziecie tutaj też coś dla siebie. Witam was dzisiaj, słuchajcie, w firmie, w której już kiedyś byłem. Dlaczego tą firmę sobie wybrałem, a nie inną? Bo ją po prostu lubię, słuchajcie. Pokażę wam dzisiaj firmę, którą już prezentowałem. Nie będzie to taka prezentacja, jak zwykle to bywa, że pokazuję firmę, robię jakieś tam zlepki. Dzisiaj sobie po prostu luźno się przejedziemy modelem od zawadki. Trochę pogadam o tej firmie i pokażę wam tam co nieco z forum. Z forum, przepraszam. Co tam się zmieniło w tej firmie, słuchajcie. Tak trochę coś pogadam. Za dużo nie będę się wypowiadał na temat tej firmy, bo ja tą firmę bardzo propsuję za to, że jest tyle czasu, za to, że modele są cały czas takie, jak były u zawadki, czyli no po prostu kozackie. Nie ma tu po prostu się do czego przyczepić. No znalazłoby się, jakby się chciało, wiadomo. Są tu pewne niedociągnięcia, o których tam nie warto w ogóle mówić, bo to nie jest ważne. Także moi drodzy, nie mam żadnego scenariusza na powrót do tych VS-ek. W sensie nie mam nic tak wymyślone, że jakoś super powracam do tych VS-ek, coś tam. Po prostu VS-ki, które będę nagrywał, które mi już tam napisały chyba 2 czy 3 VS-ki, te VS-ki, które będę nagrywał od nowa, te VS-ki będę nagrywał starym systemem, czyli jakiś tam wstęp, wiecie o co chodzi, potem jakiś tam przerywnik z tą ciężarówką, którą mi podeślą, czy zestawem całym, potem forum, tam pierdu, wiecie o co chodzi. Natomiast jeżeli będę wracał do którychś firm, a mam jeszcze plan do paru firm wrócić, to po prostu będę je tak na luzaka nagrywał, się przejedziemy i dzisiaj jedziemy, słuchajcie, Volvem, tak zwanym swego czasu, ja słyszałem taką nazwę, to jest Volvo Jajko, słuchajcie, to jest chyba FH4, nie mam pojęcia, ja się nie znam, wiecie dobrze, że ja się na Volvach nie znam. 440 koni, słuchajcie. Ciągniemy za sobą naczepkę dosyć ładną, to jest chyba naczepka SKO, z tego co ja pamiętam. Zabijcie mnie, nie wiem po prostu. Schmitz Cargo Bull. No i co? Zestaw od zawadki, zawsze fajnie zrobiony, słuchajcie, pod tym względem się nic nie zmieniło. A co się zmieniło w firmie zawadka, powiem wam już w kabinie. Siadamy za sterami tego fajnego Volva, tylko sobie tu jeszcze trackera skonfiguruję. Słuchajcie, co tu się zmieniło w firmie zawadka? Najpierw powiem wam, tego modelu jeszcze nie widziałem. Ja go dostałem od niejakiego Bartka, pozdrawiam tutaj Bartka, postaram ci się nic tu nie napsuć. Słuchajcie, odpalimy autko. Dobra, auto sobie chodzi, światełko odpalimy, zapalimy, już nie odpalimy. Słuchajcie, co się zmieniło w zawadce? Takie najważniejsze, będę tu co chwilę wam się na bok patrzył, bo patrzę, czy mi tu wszystko chodzi, bo to jest druga firma, która w mojej karierze ma tachograf, słuchajcie. Tachograf działający. Nie jest to tak zaawansowany tachograf, jak kiedyś wam pokazywałem już w pewnej firmie, ale jest tachograf, jest kolejny gadżet, którym się można dobrze bawić. Spuścimy sobie ręczny, ja wam tylko pokażę, gdzie my jedziemy na mapie. Ja mam teraz kurs, słuchajcie, z Gorzowa Wielkopolskiego, jedziemy do Waxio. Nie wiem jak to się wymawia poprawnie, nie będę tutaj, jesteście przyzwyczajeni, że ja linshippingiem się tutaj szpanuję, a Waxio nie wiem jak się wymawia. Także słuchajcie, jedziemy powoli. Jedziemy i będę wam coś gadał, słuchajcie. Dołączyłem, zatrudniłem się, nie zatrudniłem się. Jak zwykle przyszedłem na krzywy ryj tak zwany. Do firmy Zawadka, UT Zawadka. I słuchajcie, po to, żeby pokazać tą firmę, ale też i z ciekawości przyszedłem do tej firmy jako pierwszej, bo ostatnio widzę trochę zdjęć, tam te skanie jego jeżdżą, Konrada w sensie firmowe, te Volvo jeżdżą, mówię, a muszę zobaczyć tą firmę, mówię, zawsze tak trochę plotek się nasłuchałem, że co to on nie ma w tej firmie, no część tych plotek to jest prawda, taka jedna z tych plotek krążąca, że on ma
włączający się agregat w chłodni. No i faktycznie ten agregat się tam włącza w tej chłodni co jakiś czas. No nie jest to aż takie częste i nie jest to aż takie... Dobra, jedziemy, nie będę się zatrzymywał na stopie, póki tam nic nie jedzie. Nie jest to aż takie częste włączanie się tego agregatu, nie jest to takie uciążliwe, ponoć było bardziej uciążliwe. No, myślałem, że to jest jakoś... Nie, że fajniej zrobione, ale myślałem, że jest jakoś inaczej przemyślane, natomiast no wiadomo, no to jest ETS, tutaj nie idzie wszystkiego zrobić tak, jakby się chciało. Słuchajcie, co mi się podoba w tej firmie, jak do niej przyszedłem z powrotem zobaczyć. Podoba mi się, że ma ogarniętą ekipę. Tej ekipy, z tego co pamiętam, bo nie patrzyłem na filmik, który kiedyś nagrałem. Jezu, nie wiem, to było 2 lata temu. Ma ogarniętą ekipę, słuchajcie. Z tego co widzę, nie znam tam tych ludzi totalnie, ale wszedłem sobie parę razy na grupę. No, widzę, że to ogarnięta taka ekipa. No, nawet tam są ludzie, którzy są już od 2 lat, czy nawet więcej z nim. Także spoko. Naprawdę za to szacuneczek. Widać, że po prostu, no... Z tego, co kiedyś takie plotki krążyły po forach, że tam same dzieci u niego jeżdżą. No faktycznie, wyszło mu kiedyś tam dla tych modeli tylko do niego przychodzili. No teraz dla tych modeli już nie przychodzą. Widać, że tam taka ekipa jest, która wie, czego chce. Z tego, co widzę, jest... Miras z Miras Transu, słuchajcie. Także takie osoby są, które albo wiedzą, co to jest VS-ka, albo miały swoją VS-kę. Także jest spoko, powiem wam. No, nie ma żadnego, nie ma żadnej, że tak powiem, takiej pseudo gimbazy, bo wy znacie moje zdanie na temat gimbazy. Gimbaza to jest stan umysłu, to nie jest, kurde... To nie jest oznaczenie tego kogoś jako gimbaza, że chodzi do gimnazjum. Wiemy, gimnazjum już dzisiaj nie ma. Także słuchajcie, no tak to wygląda, że firma działa cały czas. Może i troszeczkę zwolniła firma, bo wiadomo, wszyscy uczą się, pracują, coś tam, wiadomo, o co chodzi. Natomiast firma cały czas jest. Chłopaki mu nieźle pomagają tą firmę ogarynać. Widać, że jest takie ogólne zaangażowanie w firmę. No słuchajcie, no jakieś, już pomijając to, że jest ten tachograf, który tutaj działa. No powiem wam, fajnie działa. Co prawda on tam głównie odlicza, tak jak widzicie, on tutaj odlicza nam czas. Mają dopracowany bardziej, wtedy jak ja byłem u niego, to tego prawie w ogóle nie było. To chyba w ogóle nie działało. Czyli ten jego system, to jest jego system, to nie jest, że on od kogoś sobie wziął ten system. To jest jego system, nad którym on już pracował kiedyś, potem coś tam się skrzeniło, wiadomo jak to jest. Także mają system, który w miarę fajnie pracuje. Można się fajnie rozliczać. Mają jakieś papiery, słuchajcie. Papiery celne z tej, do odprawy, słuchajcie. Jakieś dzicie gdzieś tam za gramanicę. No fajnie to wszystko gra. Widać, że chłopaki się dobrze bawią. Szczerze powiem, że nie spodziewałem się, że będzie aż taki progres. Myślałem, że tak... Będzie progres jakiś taki niewielki może, coś tam będzie lepiej, fajniej. Ale słuchajcie, jest naprawdę duży progres, bardzo mi się to podoba. Fajnie, że są ludzie, którzy jeszcze potrafią się tak bawić tą grą, że chce im się bawić, słuchajcie. No ja jak już wchodzę do takiej firmy, no to ja widzę, że ja jestem taki typowy lamus. Parę kilometrów zrobi i się cieszy, a tu chłopaki jeżdżą i to całkiem spoko. Słuchajcie, Volvo ma fajne dźwięki, jakieś takie te, widać, słychać, że jest trochę wybite i no niestety rozszczelnione, jest nadszarpnięte zębem czasu. Ale pomimo tego bardzo fajnie mi się nim jeździ. Ja tak na dobrą sprawę wybrałem sobie Volvo, bo chciałem się Volvo przejechać, Konrada, bo z Kanią już jeździłem, ten odcinek chyba nagrywałem z Kanią, z tego co pamiętam. Ale nieważne, słuchajcie. Miałem wtedy ładniejszą naczepę. Bardziej mi się tamta naczepa podobała. Jakoś była tak bardziej świecąco zrobiona. Ta jest taka mniej świecąca. Ale fajne jest to, że cały czas skiny są te same. Malowania, kolory są te same, że to się nie zmienia. No i te ciężarówki po prostu. No ciężarówka, słuchajcie, jest dopasowana tak... Znaczy, ciężarówka jest podpasowana w sensie pod firmę. Konrad to wszystko sam robi. I
teraz dla takiej, taka ciekawostka na przykład, jeżeli macie tachograf mechaniczny czy elektroniczny, to w ciężarówce jest taki sam, jeżeli macie w systemie ten drugi, no to w ciężarówce też jest inny tachograf. Także tachograf w ciężarówce jest dopasowany do wyglądu tachografu tego, który macie w systemie, czyli w zależności od tego, jaką ciężarówką jeździcie, taki tachograf macie w ciężarówce i w systemie, taki sam. Także powiem wam, fajnie, naprawdę jest spoko. Bardzo mi się to podoba. Szczerze wam powiem, żebym sobie dłużej tym Volvem pojeździł. No niestety, no wiadomo, nie będę tutaj już marudził, że czasu nie mam, bo to jest dla mnie największa bolączka, ten czas niestety. Patrzę na ten tachograf, mam 11 minut przejechana, 45 minut mogę chyba jechać. Ja szczerze wam powiem, że w ogóle się nie przygotowuję do tego. Tutaj wpadam po prostu wpadam tak na spontana do firmy, trochę pojeżdżę. Tutaj mi się trochę problemów nawarstwiło, no bo niestety musiałem tego promoda pobrać. Musiałem zainstalować, znaczy cofnąć się do patcha 1.31. No to się troszeczkę mi gryzie wszystko. Ja miałem tu problem ze skonfigurowaniem sobie profilu. Nie wiem, dlaczego nie mogę tutaj ze spedytora wirtualnego korzystać. Bo po prostu wywala mi grę do systemu. Także no, są takie utrudnienia niestety, które no, mogą czasami komuś na przykład, no może to kogoś zniechęcać. Natomiast nie jestem pewien, czy na przykład nie można sobie w tej firmie u Konrada, bo się nie pytałem nawet, czy nie można sobie pojeździć na patchu normalnym, na najnowszym patchu. Natomiast szczerze wam powiem, że no nie żałuję absolutnie, że się zgodziłem. Wahałem się, czy się zgodzić na przechodzenie na patch 1.31. Ja tego nie robię, nie cofam się w patchach. Wiecie dobrze, że nie robię tego dla praktycznie żadnej firmy. No ale jeżeli chodzi o zawadkę, no to no musiałem to zrobić, bo po prostu no nie wyobrażam sobie, żeby zacząć nagrywać VS-ki, w których byłem, bez zawadki, słuchajcie. To jest firma, od której tak naprawdę zaczął się mój pomysł. To się zaczął ten pomysł. Ja zacząłem nagrywać, pierwszy był EU Trans, ale ogólnie no to zawadka, no to był na moim celowniku od dawna, naprawdę od bardzo dawna. Tylko jakoś się tam nie zbiegało nam. Nawet nie wiem, czy Zawadka nie był pierwszy, chyba EU Trans był pierwszy. Ja mówię wam już, to było tak dawno temu, słuchajcie, jak ktoś mi wpada na kanał i mówi, słuchaj, ja cię zacząłem oglądać tam 2,5 czy 3 lata temu, no masakra, no. Ten czas tak zapierdziela, że człowiek sobie nie zdaje z tego chwilami sprawy. Także tak to wygląda, widzicie, teraz jak na złość jadę i ten agregat mi się chyba nawet nie włączył ani razu. Także to jest też takie trochę, no wiadomo. Konrad ma spersonalizowane tak te samochody, słuchajcie, że niektóre z jego modeli potrafią, jeżeli ktoś narzeka na mody RTA, słuchajcie, to niektóre z modeli Konrada potrafią zżerać 40 fpsów. Także nie narzekać mi na modele RTA czy jakiekolwiek inne, które macie, bo są modele naprawdę zrobione w taki sposób, że da radę, słuchajcie. No dla przykładu, jakbym tutaj włączył oświetlenie w kabinie, to od razu mi spadnie do 15 fpsów. Od razu. No ale to wiadomo, no. Tak jak już kiedyś mówiłem, Konrad to nie jest jakiś super zaawansowany moder. On cały czas się tym po prostu dobrze bawi i tyle, nie? Ale powiem wam, że tak przyjemnie mi się jeździ tym Volvem. Ja się wcale chłopakom nie dziwię, że oni siedzą na patchu tam 1.31. No bo tak przyjemnie się tym jeździ. Tak fajnie się w ogóle, no nie wiem, no ja po prostu, kto pamięta, kto mnie zna długo, to pamięta, że ja zawsze proposowałem i zawsze się jarałem firmą Zawadka. Zawsze. Nie było takiego momentu, żebym jak powiedział, że o, Zawadka, coś tam. Nie. Ja tą firmą zawsze się jarałem. Zawsze podobało mi się podejście, podobało mi się prowadzenie tej firmy. Znaczy, no to prowadzenie to, jak tam mówiłem swego czasu, no to Konrad po prostu się zabrał za dużo rzeczy. I moim zdaniem on swego czasu, no nie mógł tej firmy dobrze prowadzić, robiąc te wszystkie modele, robiąc wszystko do tej firmy. To wiadomo, człowiek się tym przeżre i nie chce mu się tego już więcej robić. Nawet jakby bardzo mocno chciał, był bardzo wielkim zapaleńcem,
no to po prostu nie da rady tyle tego zrobić, ale naprawdę dzięki chłopakom, którzy tam z nim są, widać, że chłopaki, nie znam z ników, nie znam z imion wszystkich, sorry, ogólnie, ale chłopaki bardzo dużo życia w tą firmę, gdzie ty masz ten kierunkowskaz, jakoś tak dziwnie tą kierownicę chwyciłem. Chłopaki dużo życia w tą firmę tchnęli i widać, że im bardzo dobrze się razem tam... Nie ma tam jakoś super dużo osób. Nie wiem nawet ile jest. Mówię, bo to nie jest prezentacja jego firmy. Po prostu sobie tam wróciłem i trochę go poobgadujemy, nie? Żeby tak... Żeby było fajnie. Także widać, że im jest bardzo fajnie, im jest tam razem, słuchajcie. Fajnie sobie tam na... Trochę tak jak taki szpicel, nie? Ale podgląduję ich tam trochę, słuchajcie, na grupie, co oni sobie tam piszą. Nie ma żadnego dziadostwa dzieciarskiego, tak, to mi się bardzo podoba. Mam jakiś problem, pisałem, zaraz dostawałem jakąś odpowiedź, ale widzę, że to nie jest tylko dlatego, że ja jestem tutaj dandy, że mnie tam znają, tylko po prostu widzę, jak chłopaki tam zadają jeden pytanie drugiemu, no to zaraz sobie tam odpowiadają i widać, że to są też tacy pasjonaci w ogóle jeżdżenia. No, po prostu, no. Bardzo podoba mi się progres Zawadki. Tak, tyle mogę powiedzieć. Ja tu nie będę się zagłębiał w ten temat, ale wydaje mi się, oni nawet są na hostingach chyba, tak? Na hostingach Mirastransu, czy coś takiego. No bo tam z nazwą był problem, żeby zmienić, czy coś. Nie wiem, bo się tam Konrada pytałem, ale to jest nieważne. To jest nieważne. Dla mnie to jest nieważne. Jeżeli im się tam fajnie ze sobą współpracuje, fajnie im jest, że tak powiem, ze sobą, to dlaczego nie, nie? Trzeba propsować takie połączenia w pewnym sensie, że przychodzi... Nie chcę tych powiadomień, wypadł mi z tym. Że przychodzi ktoś, kto miał firmę, do tego, kto ma firmę, tam razem coś próbują robić. Bardzo fajne to jest, naprawdę. Ja jestem naprawdę mega zadowolony, że UT Zawadka cały czas jest na rynku VS-ek. I to, że jest, to jest jedno, ale że jest w takim stanie, jakim jest, czyli wygląda cały czas tak, jak wyglądał z tymi swoimi skinami, dzięki ziomek. Ale jaki okrutny kolor tego auta, to była Skoda chyba, nie? Także jestem mega zadowolony, że jest w takiej postaci, jakiej jest. No i że ogólnie, że jest, że ma cały czas swoje... Ej, gdzie ja jadę? Tam jest wyjazd, a w prawo jest prom, czyli my tu w prawo... A, dobra, my tu do góry musimy jechać. Trochę odbiję, żeby tutaj nie pohaczyć. Bo Bartek powie, kurde, ten przyszedł i mi auto rozwalił. Dawno nie byłem w Szwecji, w sensie w wirtualu, bo w realu jestem na co dzień, jak większość z was wie, ale w wirtualu dawno nie byłem. Fajna to miejsce w ogóle. Podoba mi się tutaj. Już nie pamiętam, jak to było. Kurde, mam nadzieję, że tu nie przyhaczę, co? Poszło. Pięknie. No, także 19 minut, słuchajcie. 19 minut z jazdy już mam. Mówię, to jest taki odcinek, nie będę tu się jakoś zagłębiał w pokazywanie. Czekajcie, Trelleborg czy Istat? A, do Istat możemy. Czekajcie, bo ja to muszę zapisywać, ludzie. Tu jest Gorzów. I tu Szwecja, nie wiem, gdzie my teraz jedziemy. To jest 346 euro. Prom. 346, bo tutaj niestety trzeba zapisywać wszystko i potem to wszystko wbijać do systemu. Mandaty, wszystko trzeba wpisywać. No ale to tak jak, tak wiem, w paproce przecież też tak jest, że trzeba wpisywać różne rzeczy do systemu. Odkryto miasto Istat. Istat. Je.
to nam do celu zostało, zaraz zobaczymy, tu czekajcie, F5, 209 km, no to jedziemy. Także słuchajcie, no co tu dużo mówić, no kurde, naprawdę, props, jeszcze raz props. No po co tu ten deszcz jest potrzebny? Ja nie lubię tego deszczu, nie lubię deszczu, w ogóle jak ja nagrywam, nie lubię deszczu. Bo wiadomo co robi deszcz, deszcz mąci procesorowi w głowie i karcie graficznej, zawsze. Także tak jak widzicie na tachografie jest godzina 20:22. Ja nagrywam ten filmik wieczorem, bo naprawdę kurde nie mam czasu. Nie mam czasu, żeby nagrać. No w nocy nie siedzę tak jak kiedyś siedziałem. I nie mam czasu, żeby nagrać filmik o normalnych porach, tak jak się to powinno robić, tak? Czyli o normalnych porach, pierwsza w nocy, druga w nocy się nagrywa filmik. Niestety. Ten dandy już sobie dawno poszedł, papa. Już nie nagrywał o tych godzinach, niestety. Wtedy, kiedy Dandy nagrywał VS-ki, to już było dawno temu, to o tych godzinach Dandy, o tych godzinach, o których Dandy nagrywał te VS-ki, o tych godzinach Dandy zaczyna pracę, czyli pierwsza, druga, trzecia. Niestety, no, ale co zrobić, no, jakoś trzeba to jakoś pogodzić, tym bardziej, że no jest co nagrywać, jest dużo firm, które chcą, żeby je nagrać, dużo firm, które są. Już teraz taki wyznacznik, taką granicę dałem, że pół roku musi być firma na rynku, nie? I to nie tak, że jest pół roku, ale co miesiąc się zamyka. Musi być firma pół roku, musi być jakaś ogarnięta firma, a nie taka firma, że wczoraj się otworzyła, a dzisiaj do mnie pisze, bo chcę, żebym ją zareklamował. Także tak to nie działa. Firma musi być 6 miesięcy na rynku VS-ek i wtedy możemy rozmawiać. Jak ktoś jest krócej, to tam słyszałem, że ktoś już się nawet ogłosił, że tam chce jakieś VS-ki nagrywać. Nie będę tutaj mówił kto, bo trochę mnie to śmieszy, no ale okej, mogę powiedzieć, nie, w sumie, że ktoś chce, nie? Także sobie poszperajcie w internecie, ktoś tam już chce nagrywać VS-ki, tylko żeby się do niego zgłaszały. No, ja postanowiłem, że nie będę nagrywał VS-ek takich tygodniowych, miesięcznych, bo to się mija z celem. Na moim kanale nawet znajdziecie takie VS-ki, które swego czasu wznawiały swoją działalność z nadzieją, że po moim filmie, słuchajcie, że po moim filmie przyjdą tam ludzie, będą jeździć, bo Dandy zareklamował. Nie, ja już mówię, nie będę się powtarzał jak stara szafa grająca. Bo to w ten sposób nie działa. Tutaj mamy doskonały przykład takiego Konrada, zobaczcie, który miał firmę, która tak sobie działała, bo działała, słuchajcie. Ale do niego przyszli ludzie, bo widzą, że jest zapaleńcem, jest po prostu pasjonatą. Chciałbym być pasjonatem, Boże, jak polska język trudno być. Pasjonatą, słuchajcie, dobrze się tym bawi. Coś mi się ten trakier tutaj rozregulowywuje. Muszę jeszcze nad tym popracować. Także tak to wygląda, no. Także jak jakaś firma jest, jak chcecie do mnie napisać, czy nagram waszą firmę, to pamiętajcie, że musicie być pół roku na rynku VS-ek. Jak jesteście krócej, to w ogóle do mnie nie piszcie, bo to nie ma sensu. A wiem, że nawet jest jedna VS-ka, której gościu do mnie napisał i no kurde, co z tym trackerem się dzieje? Gościu do mnie jeden napisał i stwierdził, że jego firma poczeka na swoją kolej, poczeka, aż będzie 6 miesięcy na rynku. Można się śmiać, ale ja szacuneczek dla kolesia, naprawdę. Że tak podszedł do tematu, bo nie jeden to takie gówno nie nagrywa. To robi kijowe te filmiki, bo jak on pół roku VS-ka musi być. No ja już podchodzę do tematu VS-ek trochę inaczej. Zresztą kumpluję się z VS-kami, które naprawdę są długo na rynku, gdzie podejście pod,
podejście jest całkiem inne niż takich małolatów, którzy nie twierdzę, że jak małolaty to mają gorsze VS-ki, ale jest całkiem inne podejście, słuchajcie, do tematu takich dorosłych ludzi. Też się fajnie bawią tymi VS-kami. No ty mendo wredna, zobacz jakbym go trafił. Co mi się w tym zestawie nie podoba? GPS mi się nie podoba trochę. Chyba, że ja jakiś kijowy GPS wziąłem. Nie podoba mi się ten GPS, bo wielkie G na nim widać. Ograniczeń prędkości na nim praktycznie nie widać. Tutaj te strzałki na dole, nie wiem po co są. One i tak tam nie działają, z tego co widzę. Cały czas się wyświetla to samo. Także to jest taka trochę lipa. No, ale z tego co pamiętam, kiedyś był plan, żeby GPS nawet mówił, kiedy mamy skręcić, w sensie głos z GPS-a, żeby mówił. Czekajcie, my tutaj musimy odbić. Widocznie coś jeszcze nie zadziałało. Wiadomo, kto nie siedzi w temacie VS-ek, ten nie wie. Naprawdę trzeba kupę kasy wyłożyć, żeby nam wszystkie systemy działały, słuchajcie. No, niektórzy naprawdę płacą ciężkie pieniądze, żeby mieć fajny system w VS-ce. Naprawdę. I to ludzie płacą naprawdę ciężkie pieniądze. Tutaj nie będziemy sypać nazwami VS-ek, bo to nie o to chodzi, żeby powiedzieć, kto tam ma system za ileś tam złotych. Ale no, kurde, ludzie płacą kupę kasy teraz. Jeżeli jest ktoś, kto potrafi zrobić na przykład takiego GPS-a, który nam będzie mówił, gdzie głos na przykład Hołowczyca będzie nam mówił, gdzie mamy skręcić i którego mandatu nie płacić na przykład, no to kurde blade, ten ktoś będzie chciał za to hajs. A dzisiaj niektórzy się ze mnie śmiali i śmieją się, jak ja mówię, że ten rynek modyfikacji płatnych, że on się rozwija, to kwitnie, żeby Polacy też zaczęli z tego korzystać. To się ze mnie niektórzy śmieją, że o, mody powinny być darmowe, ta, jasne, lecę pędzę. Natomiast słuchajcie, jest mnóstwo takich osób, które robią rzeczy, o których my nie mamy nawet bladego pojęcia, słuchajcie. Jakieś systemy, jakieś tam pierdołki do tych ciężarówek, ale słuchajcie, no biorą za to hajs. I wiele jest takich sytuacji, gdzie ktoś nawet się nie ogłasza na forach, bo się boi hejtu, słuchajcie, boi się hejtu, że zaraz go zhejtują, że on chce pieniądze za mody brać. Także, o, już muzyczka, czekajcie, muszę tą muzyczkę wyłączyć, bo ta muzyczka będzie mnie drażniła. Jak widzicie, mam tutaj całe menu zawadki, łącznie z miniaturką, UT zawadka, jazda, w drogę, proszę bardzo, także wszystko tu jest dostosowane. Głośność muzyki. Dobra, już nie mam muzyki. Także lecimy dalej, moi drodzy, lecimy dalej. O, nie wiem, naprawdę nie wiem, co się z tym trackerem mi dzieje, albo mi się coś przestawia. Znaczy, na pewno mi się coś przestawia. Coś mi się rozregulowywuje. Także słuchajcie, no cały czas ten nasz rynek modyfikacji jest jeszcze bardzo biedny. Wkurza mnie to, że jak ktoś robi modyfikacje za darmo, to hejtuje tych, którzy robią je za pieniądze. To mnie trochę wkurza, no ale na to nic nie poradzę. To my, Polaki, cebulaki, zawsze nas boli dupa, jak ktoś na czymś zarobi, niestety. Ale mówię, jest trochę osób, które robią ciekawe rzeczy do ETS-a, od których można coś kupić. Natomiast zobaczcie, wszyscy, w tym ja też, posiłkują się modami od Rosjan. Przeważnie od Rosjan modami się posiłkujemy. Ostatnio Mercedesa, którego kupiłem. Krzychu z Wolanda, który ma Iveco, Jezus, Eurostar, Turbostar, nawet nie wiem jakie tam, ale takie stare kanciate. To też jest gościu znaleziony przypadkiem. Krzychu tam znalazł przez przypadek, ja dzięki Krzychowi. Także słuchajcie, no, Goba i jego mapy. Jest trochę tych moderów, także Polacy, działajcie i zacznijcie robić jakieś płatne mody, poróbcie sobie jakieś strony. Nie bójcie się hejtu. Dobra, ale wracając, no i wracając tak do VS-ki, no i mówię, i to wszystko wymaga nakładu finansowego, wszystko wymaga dużego poświęcenia swojego czasu, którego wiadomo, nie każdy ma tego czasu dużo, słuchajcie, no
Tak jak widzę tam chłopaki w zabawce też wszyscy albo pracują, albo się uczą, także no nie każdy ma tego czasu, ale każdy pomaga jak może, każdy robi co może, to jest bardzo fajne. Także będę propsował takie firmy, będę na pewno je chwalił. No i zawadka po, nie wiem, po przeszło 2 latach, słuchajcie, udowodnił, że można. Udowodnił... Zagapiłem się. Udowodnił, że można. Po prostu można mieć firmę, a pamiętam, ile hejtu się na niego wylewało. To, ja go tak na dobrą sprawę zacząłem obserwować przez ten hejt, który się na jeszcze swego czasu etrak.pl na niego wylewał. Że to, że tamto, że sram to. A on po prostu robił swoje. Pamiętam jego piękne, słynne Volvo Wanziel, które odwzorował identycznie na takie samo, jakiego ojciec miał wtedy. No po prostu to było coś pięknego. Także propsować, chwalić, nie hejtować, łapkować, odwiedzać sobie strony, podpatrywać, być może się czegoś nauczycie, być może coś podpatrzycie, być może będziecie mogli dać jakąś radę na przykład takiej firmie, czy za włodarzom takiej firmy. Tu nie chodzi tylko o tę zawadkę, ale chodzi o wszystkie inne firmy, nie? Słuchajcie, ten świat wirtualnych VS-ek wydaje się, że to już tak przysiadło. Ja swego czasu też zacząłem tak obserwować. Wiadomo, tylko VS-ki na lato się pojawiają i to są takie 2-tygodniówki przeważnie. No ale słuchajcie, no ten świat wirtualnych VS-ek cały czas tętni życiem. Tylko z tego, co już tak obserwuję, nie tylko ja, zresztą moi znajomi niektórzy od dłuższego czasu, te VS-ki się troszeczkę pozamykały. One nie biorą sobie byle kogo, byle mieć, byle by była ilość, tylko pozamykały się. Biorą sobie ludzi na jakiś okres próbny, testują ich, sprawdzają. Wiadomo, zawsze się trafi jakaś czarna owca. Ale z tego co widzę, to te społeczności się może nie pozamykały szczelnie, hermetycznie, że nikogo nie biorą, bo tam żyją sobie jakimiś forumowymi życiami, na innych forach sobie piszą, ale jeżeli chodzi o firmę, o modyfikacje, to już tak może mniej, już tak może nie tak jak kiedyś, że wszystkich antków 5-letnich brali po to, żeby tylko mieć, nie wiem, 70 kierowców. Dzisiaj to widzę, że to są takie małe grupki naprawdę świetnych pasjonatów i miłośników, czy to tej gry, czy ogólnie ciężarówek, bo przecież wiele osób jest takich, które jeździ w Realu i też gra jeszcze w Eurotrucka. No to jest w ogóle dla mnie kosmos, no ale wiadomo, każdy robi co lubi, tak? Ja sam znam kilku takich gości, którzy jeżdżą i jeszcze grają w ETS-a, a niektórzy z nich jeszcze nagrywają filmy na YouTube. No to jest w ogóle, no to jest po prostu coś pięknego, wiadomo. ETS to jest taka gra, która no nie pozwala o sobie zapomnieć. No. A te wszystkie modyfikacje mapowe, modyfikacje jakieś graficzne tego, wszyscy na nie narzekamy. Ja też narzekam, w ogóle jak mnie wyrzuca do pulpitu, bardzo narzekam wtedy, ale i tak je stosuję, no. Mówię, dla mnie minusem na przykład tylko tutaj jest to, że muszę być na tym patchu 1.31, gdzie tu jest stara fizyka jazdy. To auto, zobaczcie, to auto tylko po prostu jedzie lewo-prawo, to nic się nie kolibie. Natomiast no, moda na żadną fizykę tu nie stosowałem, po co? Także to jest dla mnie ten minus, który miałem kiedyś na mapach Goby. Dzisiaj mapy Goby są dostosowywane w błyskawicznym tempie i za nie tak duże pieniądze już on tam troszeczkę zbastował, aczkolwiek i tak to trochę kosztuje. Także to tego mi zawsze brakowało u Goby, że no niestety jak wyszedł nowy patch do ETS-a, to żeby pograć na mapie Goby, to musiałem sobie, kurde, się cofać na patchach. No ale jakbym jeździł tylko w takiej firmie, to bym się nie musiał cofać na patchach, nie? Ale no, jeżeli chodzi o mnie, żal by mi było zostawić te wszystkie nowości, słuchajcie. Żal by mi było to zostawić. No.
wychodzi jakaś nowość, a ja jej nie potestuję, bo jestem na patchu 1.31 na przykład, ale... Ale mówię, no... Każdy robi to, co lubi i mówię, nie ma co hejtować. Myślałem, że coś jedzie. Nie ma co hejtować. Moim zdaniem należy się cieszyć normalnie z tego, że ktoś prowadzi firmę w taki sposób, a nie inny. Naprawdę. Każda firma jest tak, jak ja mówiłem. Każda firma jest inna. Wszystkie bazują na tej samej grze. Ale nawet jeżeli dane firmy miałyby te same modyfikacje, to będą zupełnie inne firmy, tylko przez ludzi, którzy w nich są. Także naprawdę... No, ja uważam, że warto być ogólnie w firmie. Ja uważam, że warto być w firmie. Czekajcie, gdzie my to się mam rozładować? Kurde, nic nie widać. A, tu jest jakaś firma. Dobra, tu już jedziemy. Ja się, słuchajcie, rozładuję. Pokażę wam, jak się wpisuje do systemu. Chociaż to jest proste, to działa, wszystko działa na tej samej zasadzie, co... Wszystko działa na tej samej zasadzie, co... No, w Paprocki Transport Spedycja, czy w innych firmach, no. Tam musimy sobie cofnąć. To mogę sobie wziąć kamerę piątkę i tu też będę widział. Ja tutaj w ogóle nie ogarynam tych modów, nie ogarynam tych naczep, tutaj są jakieś kolorowe naczepy. No w ogóle katastrofa jakaś, katastrofa, w sensie masakra. Dobra. Jesteśmy. Ciągniemy ręczny. Wyłączamy wycieraczki. Wyłączymy sobie światła. No co, no to Volvo widzicie, jakie jest. Moim zdaniem jest bardzo fajny samochód, fajnie zrobione. CB radio. Tachograf, wszystko, 38 minut jechałem, no to prawie wykorzystałem czas. Z takich ciekawszych rzeczy, słuchajcie, to jak włączam na przykład blokadę dyferencjału, tutaj blokadę mostu, wszystko elegancko tutaj chodzi. No co? Gasimy, najpierw się rozładujemy. Czekajcie, wyłączę tego, o dobra. Przejechałem 386 km. Wołowina to była, 386 km, 167 litrów paliwa i zarobek 11,379. Dobra, zdjęcie, cyk i słuchajcie, continue, wychodzimy sobie teraz na pulpit. Mam nadzieję, że wszystko mi się fajnie nagra, bo wychodzę sobie na pulpit i mam nadzieję, że mi zadziała wszystko tak, jak powinno. Tu sobie zrobimy przeglądarka Opera. Już ją ściągam tutaj, słuchajcie, na pulpit. Wchodzimy sobie tutaj i jesteśmy oczywiście na forum. No to na forum się mało co dzieje, wiadomo, forum to jest tylko forum. Wchodzimy sobie w zakładkę ZRS i tutaj się nam otwiera ten cały system, który się nam jeszcze otwiera. Wejdę sobie w tachograf tylko. Mój tachograf jest... O, 40 minut przejechałem. Czyli robię zakończ pracę. Zakończam pracę. Teraz ja tak robię, że sobie odświeżam tą stronę. I pokazuje mi, ile przejechałem kilometrów. Mam 749 kilometrów tylko przejechane. Jest oczywiście tutaj moje imię, nazwisko.
I teraz słuchajcie, z takich rzeczy, nie powiem wam wszystkiego, ale z takich rzeczy na przykład, które są, to dostaję normalnie wypłatę na konto bankowe, a nie ma, że boli, słuchajcie. Konto opłat drogowych też jest. Konto opłat promowych też jest. To, co jest, co mi się podoba, trzeba zatankować paliwo do chłodni i trzeba zatankować paliwo do auta, słuchajcie. A tutaj jest teraz tak. Niemcy, Szwecja. Ja do Niemiec nie dojechałem, bo nie miałem niestety zlecenia. I zostawiłem sobie urząd celny specjalnie, żeby wam to pokazać, bo tak się ogólnie to robi przed wyjazdem. No ale wiadomo, no ja tą VS-kę trochę pokazuję, no to tak specjalnie trochę naciągam tą rzeczywistość. Słuchajcie, pobierając sobie papiery do Szwecji, wchodzimy w urząd celny i zobaczcie, i mamy jakieś tutaj papiery, ja na tym się totalnie nie znam, podpisane tutaj jako Zawadka podpisał. Tutaj są jakieś ryby, coś tam, z Niemiec do Szwecji, słuchajcie. Ktoś nad tymi papierami musiał posiedzieć. No wygląda to tak spoko, dla mnie to jest fajna ciekawostka. Robimy odprawę i jesteśmy odprawieni. I teraz tutaj system czeka na nasz wypis, słuchajcie. Także ja sobie wpiszę tylko Gorzów Wielkopolski. Miasto docelowe. Miasto docelowe, co to było? Co to było miasto docelowe? Zaraz zobaczymy. Tutaj jest wybierz plik jako ostatnie zdjęcie. Dokumenty, Eurotrack, screenshot. To jest też fajna sprawa, że nie trzeba tego zdjęcia nigdzie szukać, tylko po prostu klikamy i od razu przenosi nas do folderu ze zdjęciami. Ja tu tych zdjęć troszeczkę mam. Podgląd. Do Vaxio. Tutaj, czekajcie. Vaxio, to zaraz zdjęcie wrzucimy. A co, żeby było fajnie, przerzucę się na język. Vaxio, jest. Tu się przerzucimy na nasz język. I tu wpisujemy sobie dochód, czyli tu było 11379. Przewieziony towar. To było wołowina. Wszystko trzeba oczywiście wypisać, tak jak tak naprawdę w realu. No i jak zwykle nie wiem ile tego przewiozłem, kurde blady, standardowo. A to się wie jak się bierze. Czyli wpiszemy sobie tutaj też 17 ton powiedzmy, mam nadzieję, że mnie nie zwolnią za to. Przejechany dystans. 386 km, no większość drogi promem pokonałem. Zużyte paliwo 167 litrów. Opłaty drogowe, nie było żadnych opłat drogowych. Opłaty promowe 346 euro. Notatka, no to już pisałem, że nie miałem trasy Niemcy. Tu chyba 0 wpiszemy. Mandat, koszt mandatu, nie było mandatu. Słuchajcie, i teraz wybieramy sobie zdjęcie z tego rozliczenia. To jest taki, można powiedzieć, starym systemem się to wszystko robi, bo ja to takie rozliczenia znam już, ojejku, wiele VS-ek takie miało. To było to. No i mamy wszystko wypisane, słuchajcie. Proszę, taka ciekawostka, schłodź chłodnie do minus 6, przed wyjazdem jak to się robi, nie stawaj na dzikusach. Niemcy, Szwecja, no niestety Gorzów Wielkopolski w Aksjo, bo nie było. Dodaję do rozliczenia, słuchajcie. I już poszło, Niemcy, Szwecja. I teraz ze Szwecji jadę na Rosję. I teraz znowuż mam urząd celny. Tutaj mi się już chyba naliczyły 52,43, tak mi się wydaje. Zobaczymy sobie moje konto bankowe. Tutaj można robić coś takiego, że się robi przelewy między na przykład pracownikami. Z tego, co mi tak Konrad opowiadał. Tutaj już w systemie się pokazuje, że ja oddałem nowe rozliczenie. No i co? I z takich rzeczy to jest wszystko chyba tak ok. Jeszcze jeżeli chodzi o pojazd. Oczywiście pojazd trzeba myć. Można umyć zestaw. No ja nie będę mył zestawu w Szwecji, bez sensu, za drogo. Można pojazd zatankować. Tankowanie ciągnika. I tankowanie chłodni, słuchajcie.
Ja mam ciągnik i chłodnie chyba zatankowane. Tu jest warsztat. Zgłoś naprawę. Można zgłosić naprawę. Nawet należałoby zgłosić naprawę raz na jakiś czas. Przeglądy, zgłoś zmianę ciężarówki, zgłoś zmianę naczepy. I tyle w temacie. Spedycja, kącik kierowcy. I tutaj jest wszystko o mnie. Ranga kadet jestem. Punkty karne nie mam. Dystans 749 km. Ile mam spalonego paliwa? 40 litrów na 100 km. Trochę dużo mi pali. Pieniądze, konto opłat drogowych, konto opłat promowych. A, bo jeszcze nie zatwierdzili mi rozliczenia, to dlatego. I teraz mamy tu ilość paliwa w chłodni 23 litry. A ilość paliwa w naczepie, w naczepie, w ciągniku? Gdzie to jest? Nie wiem. I jest jaki jest aktualny status tachografu. Następne mycie 1 luty 2019. Co i tak rzadko mają te auta. No ale okej. Okay. Słuchajcie, jest to naprawdę ciekawe. Jest tutaj sporo rzeczy pododawane od ostatniego czasu, kiedy tu byłem. Oczywiście mapę można sobie pododawać. No jest mnóstwo. Aktualne zlecenie możemy sobie zobaczyć, jak wygląda. Nie wiem dlaczego, ja się tu rozliczyłem. Nie wiem dlaczego, no wiadomo, to jeszcze wszystko jest, tak wiecie o co chodzi. W trakcie dopracowywania tu... Jeżeli coś nie działa, to zaraz chłopaki nad tym pracują. No mi się to bardzo podoba, słuchajcie. Tu jest nawet jakiś ranking, proszę. Co to za ranking jest? Proszę, tutaj mają rangi. Panie. Panie. Ile eurasków oni tu mają uzbierane? Proszę bardzo, dystans przejechany. No ładnie, ładnie. Bardzo ładnie, słuchajcie. No i tu jest ten cały... O, tachograf. Tu pokazuje teraz, że 1135 km przejechałem, tak? Nie chcę rozpocząć pracy. 1135 km tu jest przejechane. Nie wiem, czemu teraz tak jest. Ja mówię, ja tutaj musiałbym trochę posiedzieć, żeby to wszystko ogarnąć. Natomiast bardzo mi się podoba, że chłopaki cały czas działają. Wejdziemy sobie teraz z powrotem do giery. Popatrzymy się na ten super ciągnik. I moi drodzy, to chyba by było na tyle. Tak jak mówiłem, VS-ki, które chcą, żebym je pokazał, niech się do mnie zgłaszają. Piszą mi na priv, na Facebooku czy na Steamie. Do VS-ek, które będę chciał od czasu do czasu powrócić, będę się sam odzywał, także one nie muszą tam się do mnie odzywać, te VS-ki, które kiedyś nagrałem. Tymczasem co? Ja Wam dziękuję za dzisiejsze spędzenie ze mną tych, nie wiem ile nawet to się już nagrywa, ale trochę czasu. Zapraszam Was na kolejne produkcje. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał, także lajkujcie, komentujcie i nie hejtujemy, tylko wspieramy takich ludzi, którzy robią to, co robią, słuchajcie. No, naprawdę ta firma, tak jak wiele innych, zasługuje na to, żeby jej szepnąć miłe słówko tam tym ludziom, którzy nią zarządzają, którzy w ogóle tam jeżdżą. Także słuchajcie, wspierajcie, nie hejtujcie, lajkujcie, doradzajcie, macie jakieś problemy z własnymi firmami, pytajcie się, jak to rozwiązać, bo na tym to powinno polegać, słuchajcie. Ja już jestem teraz trochę zmęczony i nie będę tutaj Wam wykładów dawał, nie? Ale no... Działajmy jakoś razem, bo ten nasz wirtualny świat naprawdę puchnie od ludzi, którzy potrafią coś zrobić i to jest bardzo fajne. Tym miłym akcentem i pozdrowieniami dla wszystkich oczywiście, i z Zawadki, i z innych firm, i wszystkich moich widzów. Kończę ten odcinek. Tak jak mówiłem, zapraszam na kolejne odcinki, na inne produkcje. Tymczasem jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się. Na razisko. Hejka.